Nie można go zaszufladkować, nie można powiedzieć, że był tylko przedsiębiorcą lub był tylko farmaceutą. Był człowiekiem wielopoziomowym. Jego podobizny ukazują się w różnych krajach, czy to w Ameryce Południowej, czy nawet w krajach arabskich, powiedzmy na znaczkach pocztowych. Ignacy Łukasiewicz urodził się 8 marca 1822 roku we wsi Zaduszniki. Tam spędził swoje pierwsze 8 lat. Był wychowywany od samego dzieciństwa w duchu patriotycznym. W roku 1830 przeprowadził się wraz z rodziną do Rzeszowa i w Rzeszowie rozpoczął naukę w gimnazjum Ojców Pijarów. Ukończył 4 klasy. Z powodu trudności finansowych rodziny musiał przerwać naukę. Rozpoczął pracę w aptece Antoniego Swobody w Łańcucie. Tam po raz pierwszy zetknął się z farmacją, ale nie tylko z farmacją. Tam również zetknął się z grupą konspiracyjną, której zadaniem było wywołanie powstania w Galicji. Został emisariuszem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Po praktykach w aptece Antoniego Swobody rozpoczął pracę w aptece u Edwarda Ibla. W roku 1846 został aresztowany za próbę zorganizowania powstania w Galicji i osadzony w więzieniu we Lwowie. Przesiedział niespełna 2 lata. Rozpoczyna pracę w aptece Piotra Mikolasza pod Złotą Gwiazdą i tam zaczyna zajmować się badaniem ropy naftowej. Ropa znana była od tysiącleci, od starożytności. Znana była w starożytnym Egipcie, gdzie stosowano ją do balsamowania zwłok. Potem wykorzystywana była tam, gdzie były miejsca naturalnych wycieków, do takich prostych zabiegów jak konserwacja konstrukcji drewnianych, smarowanie osi wozów, czy nawet jako pewnego rodzaju medykament do leczenia chorób skórnych. W aptece wraz z Piotrem Mikolaszem i Janem Zechem badają ropę naftową pod kątem stworzenia lekarstwa. Jednak popyt na nie jest bardzo niewielki. Więc Ignacy Łukasiewicz zaczyna badać tę ropę troszkę pod innym kątem. Zaczyna ją destylować i w wyniku tej destylacji otrzymuje naftę świetlną. Zauważa, że pali się ta nafta takim jasnym, spokojnym płomieniem, dającym dużo światła, a mało dymu. Zastanawia się nad wykorzystaniem jej do oświetlenia. Projektuje lampę naftową, a konstrukcję zleca Adamowi Bratkowskiemu, lwowskiemu blacharzowi, który wykonuje z blachy lampę naftową według projektu Ignacego Łukasiewicza. Natomiast ten materiał, który przepuszcza światło, to jest mika. Taka lampa po raz pierwszy została użyta 31 lipca 1853 roku. Od tej daty, czyli od pierwszego użycia lampy naftowej w szpitalu we Lwowie podczas nocnej operacji wyrostka robaczkowego, liczymy początek przemysłu naftowego w Polsce. To buczka była kolebką tegoż przemysłu.
Z początkiem XX wieku na ziemiach polskich wydobywano tak dużo ropy naftowej, że plasowało nas to na trzecim miejscu na świecie po Rosji i Stanach Zjednoczonych. Byliśmy absolutnie potentatem, jeżeli chodzi o wydobycie ropy naftowej. Dla większości Polaków Łukasiewicz równa się lampa naftowa i niewiele więcej. Nieznana jest jego działalność patriotyczna, farmaceutyczna. Po sukcesie z lampą Ignacy Łukasiewicz przeprowadza się najpierw do Gorlic, gdzie dzierżawi aptekę, gdzie nie tylko bada ropę naftową, aczkolwiek jest bliżej źródeł, więc tej ropy ma troszeczkę więcej, ale również działa jako biolog, jako toksykolog. Nie tylko był twórcą leków, ale również różnych specyfików, które ówczesna farmakopea uznała za wręcz doskonałe. Po Gorlicach przeprowadza się do Jasła, gdzie również bada ropę naftową, produkuje z niej naftę, jednak jeszcze nie na taką skalę, jaką będzie robił później. Jest to skala w laboratoriach aptecznych, więc skala niewielka. Do Łukasiewicza przyjeżdża Tytus Trzecieski, który przywozi go do Bóbrki, do miejscowości, gdzie ropa naftowa wydostaje się na powierzchnię, tworząc takie czarne, bulgoczące kałuże. Ignacy Łukasiewicz postanowił tutaj założyć kopalnię ropy naftowej. Szyby naftowe, które tutaj były drążone, były początkowo kopane ręcznie. Za pomocą łopaty i kilofa były to tak zwane kopanki, w których zbierała się woda, a na powierzchnię wody wypływała ropa naftowa. Z tych kopanek Ignacy Łukasiewicz czerpał ropę naftową. Ignacy Łukasiewicz realizował ideę pozytywisty. On w pewnym okresie swojego życia przekuł wszystkie idee romantyczne na pracę organiczną, na pracę u podstaw. I tutaj w tym zakresie widział możliwość odbudowy państwa polskiego. Mieszkając tutaj w Bóbrce, dając zatrudnienie miejscowej ludności, zrobił więcej niż w czasach, kiedy był aktywnym konspiratorem. On w tej biednej Galicji dał ludziom pracę, umożliwił im pracę, umożliwił im zarobek. Już nie mówiąc o innych zasługach, jak budowa dróg, zakładanie ogrodów, budowa szkół w tym rejonie, budowa kościoła razem z Kobasą Zręckim w Zręcinie. W swoim dworze przyjmował na przykład powstańców styczniowych, którzy wracali z powstania, wracali z Tułaczki. Jednym z takich powstańców był późniejszy dyrektor kopalni ropy naftowej w Bóbrce, Adolf Jabłoński, który pozostawił nam bardzo cenny plan kopalni ropy naftowej w Bóbrce z 1879 roku, gdzie mamy zaznaczone wszystkie szyby naftowe, które do tego roku dawały nam ropę naftową. Wielu naftowców walczyło na frontach I czy II wojny światowej. On uczył ich na nowo postawy patriotycznej. To na pewno jest dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza. To obudzenie serc na potrzeby ojczyzny, na potrzeby walki z zaborcą. Ponadto zakładając na kopalni w Bóbrce kasy zapomogowe, kasy brackie, które dały początek opiece socjalnej, Ignacy Łukasiewicz realizował zupełnie nieznaną wówczas ideę tego, co pewnie dziś moglibyśmy określić społeczną odpowiedzialnością. Każdy, kto wyciągnął rękę, otrzymywał jakiś datek. Znajomi mu pukali po głowie i mówili, ten cię naciągnął, ten nie potrzebował. A Łukasiewicz to kwitował jednym zdaniem. Wolę dać 99 niepotrzebującym, niż tego setnego, rzeczywiście potrzebującego, pominąć. Poprzez właśnie te zalążki opieki socjalnej Ignacy Łukasiewicz stał się w pewien sposób również pionierem współczesnego patriotyzmu gospodarczego.
tu nie było Polski. To była Galicja, ale patriotyzm przemysłowy to dopiero lata międzywojenne bym ulokował, ponieważ wtedy zagraniczny kapitał wszedł tutaj na te złoża ropy naftowej. Była walka o to, żeby polski produkt był polskim produktem, żeby Polacy na tym zarabiali. W latach Łukasiewicza, te 40 parę lat wcześniej, chyba trudno postawić znak równania, że to też był patriotyzm taki gospodarczy. Od Łukasiewicza, od wynalezienia metody destylacji ropy naftowej, otrzymania nafty i lampy naftowej, zaczęła się inna era przemysłu naftowego. Zakłada destylarnię w Ulaszowicach pod Jasłem i stąd z Bóbrki przewozi ropę naftową do tej destylarni. Następnie zakłada rafinerię w Chorkówce. To już była bardzo doskonała rafineria. Nawet urzędnicy cesarza Franciszka Józefa zachwycali się, jak doskonałe produkty produkuje ta rafineria, jak również jakie rozwiązania techniczne są tam wykorzystywane. Ignacy Łukasiewicz bardzo dbał o doskonałość produktów, które produkował z ropy naftowej. Łukasiewicz totalnie zmienił oblicze ziemi, wprowadzając destylację frakcjonowaną, połączoną z chemicznym oczyszczaniem poszczególnych frakcji. Jako pierwszy zastosował destylaty pochodzące z ropy naftowej w celach przemysłowych. Światło lampy naftowej przez wiele lat nam towarzyszyło. Nawet wówczas, kiedy pojawił się już wynalazek Edisona, to jednak zanim oświetlenie elektryczne wkroczyło powszechnie na te nasze polskie tereny, to upłynęło wiele czasu. Lampa naftowa była niezwykle ważna. W okresie po jego śmierci, po 1882 roku, aż do 1932 roku praktycznie, przez 50 lat popadł w zapomnienie. Dopiero odsłonięcie pomnika w Krośnie w 1932 roku przypomniało światu tą niewątpliwie wielką postać. Był radnym Rady Miasta Krosna, był również posłem na Sejm Krajowy we Lwowie. Kopalnia pozostaje kopalnią czynną, więc tutaj w sposób przemysłowy nadal wydobywa się ropę naftową i to nieprzerwanie od 1854 roku, kiedy Ignacy Łukasiewicz współtworzył wspólnie z Tytusem Trzecieskim i Karolem Klobasą Zręckim to pierwsze przedsiębiorstwo naftowe. Franek, Janina to studnie, które nadal wypełniają się ropą naftową. Janina wręcz jest nadal w sposób przemysłowy eksploatowana. Jest to czymś, co decyduje o tym, że Bóbrka jest miejscem wyjątkowym. Wyjątkowym w skali całego świata. Historia przemysłu naftowego nie rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych, nie rozpoczęła się w Arabii Saudyjskiej, ale rozpoczęła się tutaj, w maleńkiej wiosce Bóbrka.